W takich momentach najważniejszy jest spokój, rozsądek i czas. Naszym zadaniem była kłótnia rodzinna przy obiedzie, gdzie no niestety jedna poszkodowana dostała krzesłem w głowę, a druga ma oparzone ręce, oparzenie drugiego stopnia i trzeba było wsparcie psychiczne zrobić, a także zabezpieczyć odpowiednio rany. Też mamy taką nałożoną taką lekką presję na to, że no jednak musimy się skupić na tym zadaniu i działamy pod tą sytuacją stresową. Tutaj do zrobienia była kobieta, która była zakrztuszona fasolką i potem po prostu po wykonywaniu doszło do zatrzymania krążenia i musieliśmy przeprowadzać resuscytację. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł i dobrze jest szerzyć pierwszą pomoc. Naszym zadaniem była dziewczyna, która się przewróciła, ponieważ miała za niski cukier, miała też cukrzycę. Podaliśmy jej kolę, bo wzrasta cukier po coli. Najlepsza nauka, no bo tak naprawdę jesteśmy przygotowani na wszystko. Wchodząc tutaj nie wiemy, czego możemy się spodziewać, więc tak naprawdę możemy się sprawdzić pod każdym względem i nauczyć czegoś nowego. To bardzo dobrze przedstawione zadanie tutaj, jeśli chodzi o ugryzienia. Trzeba było walczyć w pewnym momencie ze stresem, ale sądzę, że byliśmy przygotowani, żeby pokazać co i jak z takim zadaniem, co powinniśmy zrobić. W tym roku wśród zaproszonych partnerów w składzie sędziowskim znaleźli się m.in. biegli psychologowie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, czy zespół z Zakładu Ratownictwa Medycznego z Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wśród nowości był także prawdziwy telefon, z którego uczestnicy poszczególnych zadań wykonywali połączenia z dyspozytorem numeru 112. Większość tych zadań to są zadania, które wydarzyły się gdzieś w rzeczywistości. To nie są zadania wymyślane, są to historie przekazywane przez dyspozytorów medycznych, przez strażaków, przez ratowników medycznych, przez policję. Te mistrzostwa różnią się od innych tym, że uczestnicy dostają od nas tylko niewielką ilość opatrunków, mogą wykorzystywać tylko rzeczy, które dostaną od nas lub które znajdą na zadaniu. Bo na co dzień nikt nie biega z plecakiem ratowniczym, więc dlatego to są mistrzostwa w pierwszej pomocy. Mimo ogromnego zainteresowania ze względów logistycznych, w tegorocznej rywalizacji wzięło udział jedynie 15 zespołów. Warto podkreślić, że na zawody do Suchej Góry przyjechali nawet entuzjaści pierwszej pomocy z Nysy. Tym razem najlepsi okazali się uczniowie z Bielska Białej, Brynku i Bytomia. Niewykluczone, że kolejna edycja skierowana będzie do chętnych nie tylko z regionu.